każde 1500 łapek w górę. To jest jedna skrzynka Ice Ice Baby w kolejnym odcinku z Drake Moona. Siemanko, z tej strony Adrian i słuchajcie, dzisiaj widzimy się na Drake Moonie. Tak jest, słuchajcie, zapytałem się was na fanpage, że chcecie odcinek z Drake Moona. Wy jednoznacznie stwierdziliście, że chcecie. Tak więc słuchajcie, dzisiaj Drake Moon właśnie. No i jeszcze taka bardzo ważna sprawa, oglądajcie ten film cały czas, bo czeka na was niespodzianka. Będzie można wygrać coś fajnego, także no, oglądajcie cały czas, to może wam się właśnie uda. No ale dobra, słuchajcie, kolejna sprawa, wchodząc na zakładkę Get Free Coins i wpisując tutaj Adrian i ty, dostaniecie, słuchajcie, fundusze na darmowe skrzynki. Także wbijajcie w zakładkę, wpisujcie mój kod i wszystko będzie cacy, stuk, stuk. Słuchajcie, dodać fundusze na Drake Moona możecie sobie w taki sposób, że możecie zdeponować skiny lub też na przykład zapłacić kartą, PayPalem i tak dalej, więc na pewno spoko jest to deponowanie skinów. No i oprócz tego macie jeszcze tutaj taką zakładkę Get Free Diamonds, czyli tam odbierz darmowe diamenty czy coś takiego, możecie sobie tutaj kliknąć i to sprawdzić. No i co? My przechodzimy już do otwierania skrzynek. No i na początek myślę, że Coś tańszego by się przydało. I wiecie, co mnie kusi? Mnie kusi ten Baby Drake. Może nie jakieś mega tanie to jest, bo 10 dolarów kosztuje, ale bym sobie chętnie to otworzył. No to może 3 takie skrzynki, mamy ponad 400 dolców, więc czemu nie? Lecimy, okej, zobaczmy, co w pierwszych skrzynkach. Dawno Drake Moona nie było, w ogóle był tylko jeden film u mnie z Drake Moona. Aj, myślałem, że będzie ten USP, no dobra, nic. Ale jest Desolate Space w Minimalware, więc to jest na pewno ok. Te itemy sobie sprzedamy. Desolate Space'a zostawmy i zobaczmy coś dalej. No to słuchajcie, może te skrzynki Build Covert. 6,50 dolara, no dobra, otwórzmy sobie też takie 3. A co tam? Zobaczmy, co ciekawego będzie w środku. No jest to trafić, na pewno jest to trafić. Minimalna szansa na Dragonora czy Meduzę jest, ale no ale oczywiście to by było zbyt piękne, ale chyba Cyrex nam zwróci tę skrzynkę. 7,18, 6,66, no dobra. No dobra, mamy dwa itemy, które nam skrzynkę zwróciły. Okej, te skrzynki na plus. Słuchajcie, chciałbym tylko powiedzieć, że jeśli Drake Moona lubicie, to zostawcie łapeczkę w górę, bo ogólnie no jest wiele stron ze skrzynkami. Nie wiem, jakie wy najchętniej chcecie oglądać, więc zapiszcie mi w komentarzu, gdzie byście chcieli najbardziej, żebym te skrzynki otwierał, bo ogólnie jest ich wiele, no i ja nie zawsze koniecznie wiem, gdzie mam je otworzyć. No skrzynka Stastrak. Nie wiem, czy ta skrzynka była kiedyś na Drake Moonie, jak kiedyś ją otwierałem. Przyznam się wam szczerze, dawno na Drake Moonie skrzynek nie otwierałem, więc no z swoją drogą teraz jestem troszeczkę do tyłu. No ale dobra, same itemy w stat tracku, 10 dolców. Pokażcie mi to. No tutaj teoretycznie powinny być duże szanse na to, żeby ta skrzynka się zwróciła. Jezus Maria, myślę, że mi Fire Serpent wyleci. No ale dobra, no nie zwróciła nam się, sprzedajemy sobie to wszystko, no bo lipa, także te skrzynki nie chcemy, ich podziękujemy, nie. No i przejdźmy sobie może do jakichś następnych skrzyneczek, co ja bym tutaj jeszcze, słuchajcie, pootwierał. No to Luna AWP, wygląda ciekawie, oczywiście mamy same AWP-ki, no można się domyślić. No dobra, 5 takich skrzynek, bo one są za 4 dolce. Co tam, 5 AWP-ek, zobaczmy, może coś będzie do rozdania, czy coś, nie wiem, zobaczmy, no zerknijmy. I co ciekawego będzie w tej skrzynce? O Jezus, o Boże. Chociaż w sumie to nam się zwróciło teoretycznie. 4 skrzynki, Sanrio i Buildy zwracają tą skrzynkę, to czyli w sumie spoko, myślałem, że jest źle, a tak naprawdę jest dobrze, nieważne. Ale mimo wszystko sprzedam sobie te AWP-ki, bo mi się one nie podobają i takich nie będę chciał. A teraz słuchajcie, pora na tą wspomnianą przeze mnie niespodziankę. Tak więc, jeżeli chcecie wygrać tego skina, który w tym momencie wyświetla się na ekranie, o wartości około 20 do 25 dolarów, czyli jakaś stóweczka w złotówkach, może troszeczkę mniej, no to słuchajcie, musicie subskrybować mój kanał, także zrób to teraz, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, no i w komentarzu napisać taki standardowy tekst. Zawsze to pisaliśmy do giveawayów i myślę, że starzy widzowie pamiętają. Oczywiście Ave Ty. Także trzy warunki, jakie musicie spełnić, wyświetlają wam się w tym momencie na ekranie. Ja wam życzę powodzenia, a teraz lecimy dalej otwierać skrzyneczki i to już te takie droższe. Tak więc okej, słuchajcie, skrzynia Candy Knives. Bardzo chętnie bym sobie ją otworzył. No i co mogę powiedzieć? Falchion Knife Marvel Fade, bardzo bym go chciał trafić, a tak to reszta tych kosek, no karambity oczywiście, tak nie patrząc na wartość kos, to najbardziej bym chciał tego Falchiona Marvel Fade'a, no ale dobra, zobaczmy co będzie, 89 dolarów, trzymajcie kciuki, lecimy, Candy Knives, dawać mi tutaj, Drake Moon, zachęćcie mnie do otwierania skrzynek na waszej stronie. Myślałem, że już będzie bagnet, 65 dolarów Falchion Knife, no nie, nie, to nie jest to, co bym chciał trafić. Dobra, słuchajcie, wyszło tak, przypadkiem zupełnie, że starczy nam na tą skrzynkę i później jeszcze na najdroższą skrzynkę na stronie, więc otwórzmy sobie jeszcze raz Candy Knives, a później skrzynię za 250 dolarów, także Candy Knives jeszcze raz, Drake Moon, dawać mi coś dobrego w tej skrzynce i uwaga,
Co trafiamy? Trafiamy! To samo, no na serio, no nie! 65 dolców, nie chcę tego, nie! Dobra, słuchajcie, no to przechodzimy do najdroższej skrzynki za 249 dolarów. I słuchajcie, każde 1500 łapek w górę to jest jedna skrzynka Mewtwo King Ice Ice Baby w kolejnym odcinku z Drake Moona. Także zostawiajcie, słuchajcie, łapeczki, może zbankrutuję pod ostatnim odcinkiem z Drake Moona, było ich ponad 9000, więc boję się trochę, jak to się skończy tutaj, ale dobra, zostawiajcie łapeczki w górę, 1500 łapek, jedna skrzynka, a ja z tą skrzynką lecę i słuchajcie, Butterfly, Knife, Marble Fade. No ta skrzynka wygląda trochę inaczej niż ta Mewtwo King kiedyś, ale myślę, że ona wygląda trochę lepiej i to Ice Ice Baby jest korzystniejsze niż skrzynka, która była kiedyś. No i słuchajcie, lecimy. 250 dolarów, co ja robię ze swoim życiem? Prawie 1000 zł i w skrzynce mamy, słuchajcie, Fire Serpent! Fire Serpent, jaki stan? Field Tested, 194 dolary. Ajajaj, no kurde, szkoda trochę, szkoda, że nie udało nam się trafić czegoś, co by nam zwróciło skrzynkę, ale ogólnie nie jest źle, szczerze mówiąc, drżałem, że stracę więcej na tej skrzynce. Ale wiecie co? Jeżeli w tym momencie zostawicie łapkę w górę, ale to musicie w tym momencie zostawić lajka, słuchajcie, koniecznie. Każdy z osobna. I ty, Janek, i ty, Ryszard, i ty, Franek też. Zostawiacie łapeczkę w górę. I w tym momencie, słuchajcie, dzieje się magia. Sprzedaję tego kałacha i otwieram jeszcze jedną skrzynkę Ice Ice Baby, bo ja chcę Meduza albo Dragon Lora. I uwaga, jeszcze raz, 250 dolarów, nie wierzę, że to robię. Bang! Poszło, słuchajcie, 250 dolców. I uwaga, co nam wyleci tym razem? Myślałem, że będzie Dragon Lore. No mógł być już ten Marble Fate obok, kurde. No nic, słuchajcie, szkoda, szkoda, ale słuchajcie, tak czy tak, no nie jesteśmy jakoś mega, mega stratni chyba dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się spodobało, łapeczki w górę. Bierzcie udział, słuchajcie, w giveawayu. Powodzenia wam życzę. No i co? Łapeczki w górę, 1500 łapek, to jest jedna skrzynka Ice Ice Baby w kolejnym odcinku z Drake Moona. Teraz to już na tyle. Trzymajcie się, na razie. Piona!